Witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. To ja, Kamera, zapraszam Was na kolejny film. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o kilku bardzo ważnych zmianach, które zajdą w najbliższym czasie na moim kanale. Ale no, na początku zostawcie oczywiście łapeczkę w górę oraz subskrypcję. Mega mnie to motywuje do kolejnych filmów. Bardzo jest mi miło, jak subskrybujecie oraz łapkujecie mój kanał. Wbijajcie na moje socialki, które macie w opisie. Tam naprawdę jestem bardzo często. No i co, my już bez mednego przedłużania będziemy zaczynać. No i dobra, pierwszą jakże bardzo ważną rzeczą, jaką chciałbym poruszyć w tym filmie, jest to, że zmieniamy plan odcinków. Odcinki nie będą się już pojawiały 3 razy w tygodniu, tylko będą niestety 2 razy w tygodniu. Przez to, że no po prostu różne rzeczy wypadają i tak dalej, też mój montaż się zmienia, do czego zaraz przejdę. No i po prostu te filmy się o wiele dłużej montuje, dlatego musimy zmienić plan filmów. Nie będzie ich 3 razy w tygodniu, tylko 2 razy w tygodniu. Będzie to wtorek oraz piątek o godzinie 16:00. Wtorek, mi się wydaje, że jest to prawie środek tygodnia, więc może być tutaj też. Drugą rzeczą, jaką chciałbym poruszyć w dzisiejszym odcinku, jest to, że filmy, jakie będę nagrywał, streamy też, postaram się, żeby były w jakości 1440p. Ten film jeszcze nie jest takiej jakości, ale następne filmy postaram się, aby były już w lepszej jakości. Jeżeli będę miał jakieś problemy z tym, z tą rozdzielczością, no to po prostu oczywiście Wam powiem, no i na chwilę zaprzestaniemy nagrywania filmów w tej właśnie rozdzielczości. Następną rzeczą, jaką chciałem poruszyć, jest to, że przez to, że zainstalowałem bardzo fajnego klienta, o którym niedługo nagram odcinek, filmy będą o wiele jakby płynniejsze, o wiele lepiej będzie się je oglądało. No tak jak mówię, ze względu na to, że mój klient, którego zainstalowałem do Minecrafta Bedrock Edition, ma bardzo, bardzo, bardzo dużo opcji mega fajnych, które ułatwiają grę. Nie jest to żaden cheat, ale po prostu na przykład jakieś border, chunki, czy jakiś armor hood, czy coś takiego, co nie jest żadnym cheatem, a po prostu jest zwykłym ułatwieniem Minecrafta. Czwartą rzeczą na mojej liście, jaką chciałem wymienić, jest to, że wiele serii, które mamy na kanale, bo serio tych serii mamy bardzo, bardzo dużo. No i niektóre po prostu skończymy, ale bardzo dużo nowych się zacznie. Będzie kamerowe SMP, ale nie tylko kamerowe SMP, będzie na moim kanale, będzie też o wiele więcej różnych, bardzo fajnych serii, także mam nadzieję, że zostaniecie z nami. Piątą rzeczą, oprócz kamerowego SMP, które będzie na moim kanale, postaram się, aby nagrywać odcinki z youtuberami. Jak pamiętacie, niedawno w tym odcinku był Adowski, był też w tym odcinku Fabio, no i też chcę z różnymi innymi większymi, mniejszymi youtuberami nagrywać, także jakbyście chcieli, jakiś youtuber by chciał, napisz do mnie na Discordzie, może się zgadamy. Kolejną rzeczą, którą chciałem zapowiedzieć, jest to już szósta rzecz, jest to, że niedługo będę tworzył bardzo fajną serię interaktywną z Wami, czyli z widzami, więc niedługo będzie bardzo dużo fajnych nowości. No i przede wszystkim seria na podstawie Waszych komentarzy, na podstawie Waszych głosów i tak dalej, będzie się coś dalej działo w serii, więc mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca, no bo naprawdę bardzo dużo rzeczy bardzo fajnych planuję. Jak widzieliście, po tym i po tym filmie zaczynam wrzucać jakieś shortsy bardzo fajne, jednak nie wiem, chyba algorytm YouTube'a niestety mnie nie lubi, bo jak widzę na pierwsze takie testowe shortsy, to trochę słabo, jeżeli chodzi o zasięgi tych shortsów. Mam nadzieję, że YouTube nie bardziej rozpromuje, no bo kurczę, nie wiem, czy to widać, ale serio staram się, aby te filmy były jakieś bardzo fajne. Ale no nie wiem, coś mi nie wychodzi chyba, żeby jakieś lepsze zasięgi na tych shortsach były.
I ostatnią, czyli chwila, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ósma rzecz, sorry, że tego nie liczę, ósma rzecz na mojej liście, której też chciałbym bardzo się przyjrzeć, jest to, że będę o wiele bardziej aktywny na TikToku, także macie tutaj nazwę TikToka, macie ją też w opisie, macie linkacza do mojego TikToka, możecie tam wbijać, będę coś tam powoli wrzucał, oczywiście spokojnie, nie staję się TikTokerem, spokojnie. Tylko po prostu chcę zobaczyć, jaka jest ogromna różnica między tym algorytmem YouTube'a a TikToka. No dobra, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jak tak, zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję. Mega mnie to motywuje do kolejnych filmów. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie. Cześć.